Przemierzając północno-zachodnie rejony Polski, przypadkiem trafiłem do miejscowości Jastrowie, w której znalazłem coś ciekawego. Zapraszam. Tą ciekawostką jest stary, kratowy, stalowy most rozciągnięty nad rzeką Gwdą, wybudowany w roku 1914. Zadaniem tej linii kolejowej była aktywizacja gospodarcza rejonu pilskiego. Całkowita długość mostu wynosi około 60 metrów, natomiast rozpiętość podporowa to około 40. W lutym 1945 roku most został uszkodzony przez wycofujące się wojska niemieckie. Kilka miesięcy później linia kolejowa Jastrowie-Węgierce podzieliła los innych linii kolejowych na ziemiach odzyskanych. Szyny, podkłady kolejowe oraz inne elementy zostały rozebrane i wywiezione do Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich. Z uwagi na trudności związane z demontażem, uszkodzony most pozostawiono na zniszczonych podkładach i dziś stanowi ciekawą atrakcję turystyczną tego miejsca. Jak wiecie, jesteśmy od kilku miesięcy w posiadaniu naszego własnego ciężkiego schronu bojowego z 1937 roku. Robimy w nim remont. Jeżeli chcecie nam pomóc, pomóżcie nam poprzez dowolny datek na zorganizowanej zrzutce na portalu zrzutka.pl.